Udało się, w końcu się udało po 3 dniach roboty. Największy na leśnik znajduje się w tej chwili pode mną. Zaraz oczywiście wam go pokażę, ale zanim to, to powiem wam, że jest to na leśnik o długości ponad... 7. Z tej strony Seedrox, witam was bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym wakacyjnym odcinku na moim kanale i witam was w materiale, w którym na waszych oczach spróbuję zrobić największego naleśnika na świecie. Wszystkie składniki niezbędne do stworzenia największego naleśnika, jak widzicie, są przygotowane. Mamy tutaj 20 jajek, 5 kg mąki, 3 mleka, 5 paczek cukru pudru, bo dzisiejszy naleśnik będzie właśnie z cukrem pudrem, oraz wodę gazowaną, dzięki której ciasto naleśniki wychodzi lepsze. Do tego mamy oczywiście miskę, w której to ciasto przygotujemy, oraz 2 patelnie, na których będziemy smażyli naleśniki. No dobra, ale być może zastanawiacie się, po co nam 2 patelnie, skoro w dzisiejszym odcinku miał być jeden największy naleśnik. Odpowiedź jest prosta, niestety no nie ma takiej patelni, na której największego naleśnika można byłoby usmażyć, więc będziemy smażyli na tych 2 patelniach tak dużo pojedynczych naleśników, jak to jest tylko możliwe, a następnie te wszystkie pojedyncze naleśniki wyłożymy jeden obok drugiego na tym oto, jak widzicie, całkiem sporym tarasie, który mam zamiar w dzisiejszym odcinku w całości przykryć pojedynczymi naleśnikami, a następnie całość zwinąć tak, aby wszystkie naleśniki nam się połączyły i żeby powstał jeden największy naleśnik na świecie. Podejrzewam, że tych naleśników będziemy musieli usmażyć kilkaset, dlatego właśnie 2 patelnie, żeby całość po prostu poszła nam troszkę szybciej. Jeżeli dzisiejszy odcinek wam się spodoba i jeśli będziecie chcieli widzieć na moim kanale więcej największych rzeczy, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeśli pojawi się pod tym filmem, powiedzmy 20 000 lajków, od razu biorę się za nagrywanie kolejnej największej rzeczy, którą zaproponujecie w komentarzach. Piszcie koniecznie, co chcielibyście, abym największego w kolejnym odcinku stworzył. I jeśli trafiliście na ten film przypadkiem i jeśli jakimś cudem jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zasubskrybujcie go teraz, po pierwsze, żeby nie przegapić żadnego nowego filmu, a po drugie, żeby pomóc mi dobić 1 000 000 subów do końca wakacji. Brakuje nam w tej chwili niecałe 40 000 subów, więc mam nadzieję, że nam, a właściwie wam, uda się to dobić. Wszystko jest w waszych rękach, więc wielkie dzięki każdemu, kto mój kanał zasubskrybował. Ja tymczasem się przymykam, przechodzę do tworzenia najpierw ciasta, a następnie do zwijania największego naleśnika na świecie. Okej, ciasto jest już, jak widzicie, przygotowane. Zrobiliśmy na razie 1 porcję, bo nie wiedzieliśmy, ile zmieści się w misce. Jak widzicie, jeszcze troszkę mogło się tutaj zmieścić, ale nieważne, najwyżej w trakcie smażenia to ciasto dorobimy. Teraz czas odpalić kuchenkę, no i zacząć te naleśniki smażyć. Aktualny stan naleśników wygląda mniej więcej tak. Nie wiem, ile jest ich tutaj dokładnie, ale podejrzewam, że kilkadziesiąt. Musimy niestety naleśniki smażyć na jednej patelni, bo okazało się, że do drugiej te naleśniki za bardzo się przyklejają i nic z nich nie wychodzi, więc pewnie zajmie nam to trochę więcej czasu, ale przynajmniej, jak widzicie, naleśniki wychodzą naprawdę eleganckie. Okej, czas na kolejną aktualizację. Mamy w tej chwili dokładnie 47 naleśników. Liczyłem przed chwilą po kolei, mamy 47 sztuk, ale okazuje się, że biorąc pod uwagę długość oraz szerokość tarasu, potrzebujemy tych naleśników, uwaga, około 500. Jeden naleśnik smaży się dokładnie 1 minutę i 20 sekund, to też z Natalią zmierzyliśmy, więc 500 razy 80 sekund równa się 40 000 sekund dzielone przez 3600 daje nam ponad 11 godzin smażenia naleśników na jednej patelni. Za chwilę ogarniemy sobie drugą patelnię, więc z 11 godzin zrobi się trochę ponad 5,5 godziny. No i taki mniej więcej czas będziemy musieli poświęcić na usmażenie 500 naleśników. Jak się, Natalia, z tym czujesz, że postoimy tutaj parę ładnych godzin? Świetnie.
Dzień dobry, moi drodzy, witam was drugiego dnia tworzenia największego naleśnika na świecie. Już wam pokazuję, co od wczoraj się zmieniło. Po pierwsze, byliśmy wczoraj na zakupach i jak widzicie, dokupiliśmy całkiem sporo składników, bo okazało się, że to, co mamy, w zupełności nam nie wystarczy. Kupiliśmy 14 paczek mąki, 16 kartonów mleka, 80 jajek oraz trochę ponad zgrzewkę wody. Tutaj trochę tych składników już ubyło, bo wczoraj wieczorem razem z Natalią przez jakieś półtorej godziny na dwóch patelniach smażyliśmy naleśniki i w tym momencie mamy ich tyle oraz dodatkowo, jak widzicie, tyle. Dokładnie w tym momencie mamy 150 naleśników. Droga do 500 jeszcze daleka, ale jak widzicie, trochę już tego jest. Mam nadzieję, że przez noc nic im się nie stało. Wygląda na to, że chyba wszystko jest w porządku, więc możemy lecieć dalej. Okej, moi drodzy, to są naleśniki, które już dzisiaj udało nam się zrobić. Nie wiem, ile dokładnie ich jest, ale łącznie w tym momencie mamy 216 naleśników. Tak wygląda mniej więcej kuchnia w momencie, gdy dzieje się największy naleśnik na świecie, tak to można ująć. To jest po prostu jedno wielkie pobojowisko, ale no niestety coś za coś. Natalia robi już kolejne ciasto. My kupiliśmy jeszcze dzisiaj patelnię, na której naleśniki przygotowują się po prostu perfekcyjnie, także trochę szybciej będzie nam to szło, ale myślę, że jeszcze parę ładnych godzin będziemy musieli tutaj posiedzieć. Jak widzicie, moi drodzy, naleśniki dalej się robią. Tyle dzisiaj już zrobiliśmy i w tym momencie będziemy mieli dokładnie 300 usmażonych naleśników. Brakuje nam jeszcze trochę ponad 100. Myślę, że koło 400 będziemy już powoli kończyli, no ale to i tak jeszcze kupa czasu smażenia przed nami. Zwróćcie uwagę, 300 naleśnik właśnie tutaj wylądował. I uwaga, czas na ostatniego 400 naleśnika, który w tym momencie właśnie wylądował na talerzu. Dodajemy tutaj jednego naleśnika. Jak widzicie, mamy dokładnie 400. I tyle do stworzenia największego naleśnika. W zupełności powinno nam wystarczyć. Dzień dobry, witam was kolejnego, trzeciego i tym razem ostatniego już dnia stworzenia największego naleśnika na świecie, bo wszystko jest już przygotowane. Naleśniki, jak widzicie, są gotowe. Mamy tutaj trochę ponad 400 sztuk, chociaż ten talerz chyba, wydaje mi się, wyszedł najładniej. Za chwilę te wszystkie naleśniki rozłożymy na folii, która też już, jak widzicie, na tarasie jest przygotowana. Może nie jest ona jeszcze do końca idealnie ogarnięta, bo jak widzicie, powietrze dostaje się pod spód, ale jeśli włożymy na tą folię 400 naleśników, to nie powinno być problemu. Tak naprawdę moglibyśmy już zaczynać, ale zanim jednak przejdziemy do tworzenia największego naleśnika na świecie, to dosłownie pół minutki informacji dla wszystkich obecnych oraz przyszłych klientów Play na kartę. Play wystartował z bardzo ciekawą promocją o nazwie Internet na lato, w której, jak sama nazwa wskazuje, rozdaje darmowy internet właśnie z okazji lata. Tego internetu rozdaje całkiem sporo, bo aż do 30 GB. Już wam mówię, co trzeba zrobić, żeby ten internet aktywować. Po pierwsze, musicie być oczywiście klientami Play na kartę. Jeśli jeszcze nie macie karty w Playu, wystarczy, że pójdziecie do salonu, kupicie jakikolwiek starter, może to być nawet starter za 5 zł, a następnie zrobicie to, co ja w tej chwili na ekranie. Czyli po pierwsze wchodzimy w aplikację Play24, następnie klikamy w ikonkę w lewym górnym rogu, żeby rozwinąć menu główne. Tutaj klikamy usługi i pakiety, następnie wchodzimy w pakiety i to, co nas interesuje, to internet na lato za darmo, czyli pakiet znajdujący się na samej górze. Żeby go aktywować, naciskamy po prostu na przycisk włącz, znajdujący się w prawym dolnym rogu. Teraz pojawiła się informacja, że co miesiąc aż do końca września będziemy dostawali 10 GB darmowego internetu, czyli łącznie nawet do 30 GB za darmo. Żeby to aktywować, raz jeszcze musimy nacisnąć na przycisk w prawym dolnym rogu włącz i w tym momencie naciskamy dalej i jak widzicie, usługa powinna zaraz być aktywowana. Po wpisaniu kodu z SMS-u, jak widzicie, mamy informację, że usługa zostanie włączona w ciągu 24 godzin, naciskamy zamknij, no i nie pozostaje mi nic innego, jak czekać na darmowy internet.
Jak widzicie, dostałem przed chwilą SMS-a, że pakiet jest już aktywowany, więc trwało to dosłownie kilka minut. Jeśli nie chcecie aktywować tego przez aplikację, możecie aktywować ten pakiet wpisując ten oto kod na waszej klawiaturze, a następnie nacisnąć zieloną słuchawkę. Wtedy zamiast 10 GB będziecie dostawali 5 GB internetu za darmo co miesiąc, więc bardziej opłaca się zrobić to przez aplikację, ale decyzja należy do was. No to co, zaczynamy tworzyć największego naleśnika. No to właśnie sposób, moi drodzy, będziemy próbowali ułożyć naleśnik na całej tej powierzchni. Jak widzicie, nakładamy naleśnik jeden na drugi, tak żeby można było go potem łatwo zwinąć. No i zobaczymy, czy całość nam się uda. Okej, okay, aktualnie jak widzicie, nasz naleśnik wygląda mniej więcej tak. Do końca tarasu brakuje nam jeszcze, myślę, jakaś połowa. Natalia, jak widzicie, tutaj działa. Dwa talerze chyba pełne nam póki co zeszły. Trzy, Natalia mówi, że trzy. Trzy talerze pełne nam zeszły, jeszcze trochę tego jest. No i zwróćcie uwagę, że wygląda to naprawdę bardzo, bardzo obiecująco. Mam nadzieję, że potem uda się tego naleśnika zwinąć, bo to będzie prawdopodobnie najtrudniejsze. Okej, czas na kolejną aktualizację. Zwróćcie uwagę, ile tych naleśników tutaj już jest. Natalia właśnie kończy wykładać ostatni talerz. To są ostatnie naleśniki, które nam zostały. No i jak widzicie, nie pomyliliśmy się dużo w naszych obliczeniach. Prawie cały teraz będzie pokryty tymi naleśnikami. Co prawda nie wyszedł nam kwadrat, tylko bardziej prostokąt, ale mam nadzieję, że mimo wszystko uda się go zwinąć. Zanim jeszcze go zwiniemy, trzeba oczywiście posypać go tym cukrem pudrem, który pierwszego dnia kupiliśmy. Może nie ma go zbyt dużo, bo mamy go jakieś 2,5 kg, ale myślę, że wystarczy, żeby tego naleśnika po pierwsze trochę zdobić, a po drugie nadać mu trochę słodkiego smaku. Okej, okay, naleśnik, jak widzicie, jest już posypany cukrem pudrem, chociaż bardzo szybko się on tutaj nam topi, więc czas zacząć tego naleśnika zwijać. Jak widzicie, moi drodzy, naleśnik zwija się idealnie. Myśleliśmy, że będzie z nim większy problem. Na szczęście idzie wszystko póki co po naszej myśli. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało dalej, ale myślę, że tak już z 1/5 mamy zwiniętą. Udało się, w końcu się udało po 3 dniach roboty. Największy naleśnik znajduje się w tej chwili pode mną. Zaraz oczywiście wam go pokażę, ale zanim to, to powiem wam, że jest to naleśnik o długości ponad 4 metrów. Zwróćcie uwagę, jaki ten naleśnik wyszedł nam długi. Być może nie wygląda on najbardziej apetycznie na świecie, bo spodziewałem się, że będzie on trochę bardziej estetyczny, ale zwróćcie uwagę, że cały naleśnik ma 4 metry i 20 cm długości. Wygląda on mniej więcej tak. Zwróćcie uwagę, że musieliśmy go zwinąć z dwóch stron, bo zwijając go z jednej strony, no doszliśmy już do takiego momentu, że zaczął nam się on rozpadać. Potem zwinęliśmy go od drugiej strony, no i udało nam się uzyskać jeden duży, największy naleśnik, jaki tylko mogliśmy zrobić z 400 pojedynczych. No dobra, w takim razie chyba nie pozostaje mi nic innego, jak spróbować, jak smakuje ponad 4-metrowy naleśnik. No dobra, w takim razie uwaga, odkrajamy jakiś tutaj niewielki kawałeczek. Nie wiem tylko, czy uda mi się jakoś sensownie to wszystko pokroić. Okej, okay, powiedzmy, zrobimy coś takiego. No i teraz, moi drodzy, uwaga, próbuję największego naleśnika świata. Szczerze wam powiem, że naleśnik naprawdę bardzo dobry smaku, pomimo tego, że robiliśmy go 3 dni, nadal jest świeży. Aha, i na koniec jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Nie martwcie się, ten naleśnik się nie zmarnuje, bo jestem już dogadany z Natalii, rodziną, która mieszka na wsi. I ta rodzina powiedziała, że z przyjemnością przygarnie tego naleśnika, żeby mieć paszę dla zwierząt, ale zwierząt, które mogą te składniki jeść, bo na przykład psy raczej nie bardzo mogłyby takiego naleśnika zjeść, więc nie chcę tego wywozić do schroniska. Nie martwcie się, na pewno nie pójdzie to na marne, bo wiem, że być może ktoś będzie zaraz oskarżał mnie, że nie wiem, marnuje jedzenie czy coś w tym stylu. Wszystko było przemyślane
od początku do końca. No może nie od początku, ale na pewno na końcu już wszystko było przemyślane. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie stawić łapki w górę, bo tak jak powiedziałem, jeśli będzie tutaj 20 tysięcy lajków, od razu biorę się za nagrywanie kolejnej, największej rzeczy. Piszcie w komentarzach, co chcielibyście, abym nagrał. No i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, żeby w te wakacje nie przegapić żadnego nowego filmu. Z mojej strony to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za to, że wytrwaliście do końca. Jeśli tutaj jesteście, to napiszcie w komentarzu naleśnik. Może być naleśnik, będę wtedy wiedział, ile osób dotąd dotrwało. Trzymajcie się, życzę Wam udanego dnia i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku na moim kanale. Aha, i sprawdźcie jeszcze opis, bo tam znajdują się wszelkie informacje dotyczące internetu za darmo od Playa. No i tak jak wcześniej powiedziałem, aż do końca września macie szansę zgarnąć nawet do 30 GB darmowego internetu.